Dzień dobry, szczęść Boże. Michał Wałach, PCH24TV. Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże. Pana profesora, myślę, nie trzeba przedstawiać, jest dobrze znany naszym czytelnikom, więc przejdziemy już może od razu do pytania, które no tak sobie wymyśliłem, może jest troszeczkę prowokacyjne przy okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Tak może troszeczkę zapytam pod włos. Panie profesorze, po co jest Polska? Po co w ogóle nam, katolikom, jest potrzebna Polska? No, odpowiadając językiem Zygmunta Krasińskiego na przykład, można powiedzieć, że Polska jest po to potrzebna, ponieważ była w zamyśle Bożym. To znaczy Polska, czy tej naród polski, a więc pewna wspólnota przede wszystkim duchowa, nie była wynikiem jakiegoś przypadku ewolucyjnego, jakiegoś zbiegu nadzwyczajnych wydarzeń, tylko była zamysłem opatrznościowym, podobnie jak istnienie innych wspólnot narodowych, więc po to jest potrzebna Polska, ponieważ Polska, naród polski jest elementem opatrznościowego ładu i dlatego to jest ten sens. Zresztą podobnie jak sens wszystkich innych bytów, które no, wypływają właśnie z tego bytu podstawowego, tego, jakim jest Bóg. Znaczy, w takim razie możemy powiedzieć, że współczesna Polska, tak jak pan profesor powiedział, wynika jej istnienie w ogóle Polski, nie tylko współczesnej, z planu Pana Boga, ale czy wobec tego możemy powiedzieć, że współczesna Polska funkcjonuje, działa zgodnie z prawem Bożym, z prawem i zasadami katolickiej religii? To, co przed chwilą powiedziałem, oczywiście należy rozumieć jako dziedzictwo dane i zadane, mówiąc językiem z kolei świętego Jana Pawła II, więc to jest pewien plan Boży, natomiast jak my jego realizujemy, no to już od nas zależy, od każdego pokolenia zależy. Wydaje mi się, że to, co widzieliśmy w ostatnich dniach na ulicach polskich miast, czy części polskich miast, jest poglądową lekcją, że nic nie jest dane raz na zawsze, albo odniesienie do słów świętego Pawła Apostoła, który przestrzegał, żeby ten, który stoi, baczył, aby nie upadł, bo jeszcze może wielu z nas wydawało się, że to niemożliwe, żeby jak Polska katolicka, Polska, gdzie jest Jasna Góra, Wawel, Kalwaria Zebrzydowska, tyle sanktuariów poświęconych Matce Bożej, żeby coś takiego, no gdzieś tam na zachodzie, no to Francja, Anglia, czy nawet może jeszcze za oceanem, no to takich dziwolągów tam nie brakuje, ale u nas w porządnym kraju katolickim nic z tych rzeczy. A jednak, prawda, to jest wydaje mi się zresztą, że też no, to, co się dzieje, nigdy nie jest przypadkiem, prawda? U Pana Boga nie ma przypadków, więc też należy to rozpatrywać jako lekcję, albo może można powiedzieć jako chyba już ostatni dzwonek ostrzegawczy dla nas wszystkich, którzy jeszcze mamy chęć i wolę podjęcia tego dziedzictwa. Bo rzeczywiście my mówimy możemy mówić o tym, że Polska jest w zamyśle Bożym, ale i w związku z tym można powiedzieć, że tak jak każdy naród jest narodem wybranym w tym sensie, no ale znamy także z dziejów tego pierwszego narodu wybranego, że no właśnie nic nie jest dane raz na zawsze. Są pewne momenty kluczowe w dziejach każdego z narodów, gdzie no dokonuje się wybór, prawda? Wybór, który jest sumą wszystkich wyborów dokonywanych w sercach, duszach indywidualnych ludzi, rodzin, w jakim stanie są te rodziny, trwałości małżeństw i co wszystko rzutuje na to, co nazywamy kulturą danej wspólnoty narodowej, w tym także kultury politycznej, więc to są takie związki. Panie profesorze, jak już pan profesor wspomniał o kulturze polskiej,
No to zgodnie z tym, co mówił profesor Feliks Konieczny, ta polska kultura stanowi, czy stanowiła, czy może powinna stanowić część cywilizacji łacińskiej. No i właśnie odnosząc się do tych wydarzeń, tych protestów z ostatnich dni, chciałbym zapytać, jak to jest dzisiaj właśnie w relacjach między tym, jaka Polska obecnie jest, a tym, jaki jest ten wzorzec cywilizacyjny, no bo profesor Konieczny pisał między innymi o cywilizacji łacińskiej w taki sposób, że to Kościół jest tym politycznym wychowawcą narodu, a dzisiaj okazuje się, że ten nasz naród chyba nie do końca jest wychowany jednak przez Kościół. No bo zasadnicze pytanie jest, jak to jest z Kościołem naszym. To jest zasadnicza kwestia. Musimy zdać sobie sprawę, że być może wielu z nas, którzy jeszcze są zanurzeni w nauczaniu prymasa tysiąclecia, czy kardynała Augusta Klonda, czy nauczaniu świętego Jana Pawła II, może nie zdaje sobie sprawy, że jesteśmy jednak w Kościele, w którym prymasem Polski jest arcybiskup Gnieźnieński, raczej, można powiedzieć, niekoniecznie wprost nawiązujący do tradycji wielkich prymasów, tak mówiąc językiem dyplomatycznym. I to jest pytanie o kondycję duchową i intelektualną naszego kościoła. Mówię o kościele w Polsce w tym przypadku. No bo jakie źródło, taka rzeka. Patrząc na sytuację Kościoła powszechnego, przypomnijmy, że przecież apostołowie idący chrystianizować, nawracać cały świat, nie szli, aby zakładać uniwersytety, aby zakładać szkoły filozofii klasycznej, aby zakładać hospicja, aby rozwijać etos rycerski. To wszystko było skutkiem zasadniczej przyczyny, jakim było podążanie za Królestwem Bożym. I zgodnie z zapowiedzią Chrystusa, wszystko będzie wam przydane, jeżeli będziecie podążać za Królestwem Bożym. I te wszystkie wymiary cywilizacyjne, o których przed chwilą wspomniałem, a więc mówiąc w największym skrócie, katedra i uniwersytet, są skutkiem właśnie tego wpatrzenia się w mistrza. Czyli można powiedzieć, że cywilizacja zrodziła się w cieniu katedr, a nie katedry w cieniu cywilizacji. No więc właśnie taka jest kolejność i zawsze tak było w dziejach naszej cywilizacji, że jej kondycja była warunkowana kondycją duchową, intelektualną Kościoła. No przecież nieprzypadkowo, jak popatrzymy na wiek XII, XIII, rozkwit cywilizacji Christianitas, ale on nie wziął się sam z siebie, tylko był poprzedzony odnową Kościoła in capite et in membra w ramach tak zwanych reform gregoriańskich, prawda, Kościoła. Wspaniała cywilizacja, nie wiem, europejskiego baroku była poprzedzona Soborem Trydenckim i odwrotnie, jeżeli Kościół pogrążał się w kryzysie, powiedzmy, czy duchowym, czy intelektualnym, to mamy najazd barbarzyńców. Przecież nieprzypadkowo najazdy barbarzyńców w V wieku były poprzedzone potężnym kryzysem Kościoła wywołanym herezją ariańską. Nieprawdopodobny zasięg tej herezji. Właśnie w pewnym momencie to nawet Rzym się chwiał i pozostał tylko święty Atanazy, prawda? Jeden contra mundum. Więc taka jest prawidłowość. I tak było zawsze i tak jest również teraz. Więc i oczywiście my musimy przede wszystkim kierować się, bo powstaje pytanie, co robić w tej sytuacji. Kierować się przede wszystkim taką zasadą, żeby nie bagatelizować sił zła, ale też nie przeceniać ich, żeby nie popaść też w jakiś marazm, apatię, zniechęcenie, czy nie daj Boże w ogóle judaszowy grzech rozpaczy. Bo mamy jeszcze, mówiąc tak nieładnie, zasoby duchowe i kulturowe, które rzeczywiście każą nam też patrzeć na to, że mamy jeszcze czego bronić. No bo jak popatrzymy na to, co ja nazywam geopolityką wiary, w miejsce, w którym my jesteśmy w Europie, no to rzeczywiście nic dziwnego, że różne siły grasujące po tym świecie na zgubę dusz ludzkich, wybrały sobie Polskę teraz jako miejsce ataku, bo rzeczywiście, cóż widzimy, na zachód od nas
Niemcy, a zwłaszcza w Niemczech dawna NRD, który jest kompletną pustynią duchową, czyli ta część Niemiec bezpośrednio przy nas granicząca, gdzie chyba najbardziej liczącą się grupą ludzi wierzących to są muzułmanie, bo ja nie mówię o tych, co płacą podatek kościelny, a kompletnie w nic nie wierzą poza zwrotami podatkowymi. Na południe od nas zlaicyzowane Czechy, no Słowacja jeszcze się jakoś trzyma, a na wschód od nas jakaś magma postkomunistyczna, no może z wyjątkiem małej Litwy, która też się szybko wyludnia i jeszcze wisienka na torcie w postaci wielkiego garnizonu armii rosyjskiej w postaci okręgu kaliningradzkiego. No a za morzem Szwecja, gdzie panuje tradycyjne wezwanie szwedzkie Allahu Akbar, więc mamy taką geopolitykę wiary i teraz musimy przede wszystkim się rozejrzeć wokół siebie, mieć tego świadomość. Rzeczywiście na tym tle my nie wypadamy jeszcze tak źle, no ale bądźmy realistami, popatrzmy na ilość rozpadających się małżeństw, czyli wzrost liczby rozwodów, spadająca frekwencja ludzi młodych na mszach świętych, spadająca liczba powołań, które oczywiście można tłumaczyć, że przecież mamy ogólny regres demograficzny, który sam w sobie też jest przecież potężnym zjawiskiem kryzysowym. I też tego musimy mieć świadomość. Także mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją, bo z jednej strony sytuacja w Polsce nie jest najgorsza, patrząc na to, co jest na Zachodzie, tak? U nas nie ma aborcji na życzenie, wręcz jeśli zachodzą jakieś zmiany, to na lepsze, ale to, że politycy tego się akurat obawiają, także ci tak zwani prawicowi, to już jest osobny temat. No, nie ma też tak zwanych związków jednopłciowych zalegalizowanych, ale z drugiej strony nasze społeczeństwo dąży w taką stronę, że nie da się wykluczyć, że niestety takie zmiany mogą kiedyś nastąpić, a właśnie, tak jak pan profesor zauważył, no, otoczenie międzynarodowe nie sprzyja jakiejś kontrrewolucji, czy więc może się tak okazać, że Polska pozostanie sama, czy może już pozostała sama? No, w dużej mierze już jest sama, chociaż pamiętajmy, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam. Mówimy tutaj sama w otoczeniu, w kontekście pewnych stosunków międzynarodowych. Natomiast, no jak wiadomo, cytując wielkiego polskiego myśliciela, nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis przy boskich auksiliach podnieść nie można. Mówił to pan Zagłoba, przypomnę, pod koniec potopu, powieści Potop Henryka Sienkiewicza, więc... Więc to, mamy po prostu ratować to, co się da, przy różnych, wykorzystując różne instrumenty, prawda? Teraz jest prawdopodobnie taki czas w Kościele, mówimy teraz o źródle naszej cywilizacji, że tutaj rola świeckich jest no, trudna do przecenienia. Zwróćmy uwagę, że ja już o tym mówiłem w innym miejscu, ale tutaj trzeba powtórzyć, że w ostatnich dniach kto się ruszył z kanapy, żeby bronić kościoła, kościołów? Kto się ruszył z kanapy? Czy ludzie, którzy piszą różne listy otwarte, czy tak zwany katolicki tygodnik, który ukazuje się w Krakowie, ciągle z winietą katolickie, a który popierał tak zwany strajk kobiet? Nie, ruszyli się ci, którzy byli uważani albo właśnie za jakichś niebezpiecznych nacjonalistów, albo generalnie właśnie za jakichś ludzi tkwiących w dawnych schematach, tradycjonalistach, ale to oni właśnie ruszyli się z kanapy i oni, tak, trzeba to powiedzieć, no, praktycznie realizowali wskazania Soboru Watykańskiego II o aktywnej roli świeckiej w Kościele. Nie zawsze spotykali się z ciepłym przyjęciem ze strony niektórych hierarchów. Tak, to prawda, ale zwróćmy uwagę na to też, że o ile przeżyciem pokoleniowym dla wielu młodych ludzi, niestety, tak to trzeba powiedzieć, będzie uczestnictwo w wyjącym tłumie, parafrazując, krzyczącym, jechać i wychodzić, tak to nazwijmy,
parafrazując to wszystko, to też przeżyciem pokoleniowym dla wielu ludzi, w tym młodych, będą te noce i te wieczory spędzone przy kościołach, w obronie kościołów, mimo wyjącego tłumu, mimo rzucanych petard, butelek i tak dalej. To też jest kapitał duchowy, który nie może zniknąć, nie może gdzieś przejść obok. To trzeba, na tym trzeba budować, właśnie jest na czym budować. To, co my widzieliśmy na ulicach naszych miast, części naszych miast, no to jest, można powiedzieć, no, podniesione do jakiejś potęgi to wydarzenie, które przecież widzieliśmy już w 2010 roku, a w każdym razie ten, kto chciał widzieć, to widział. W sierpniu 2010 ten satanistyczny sabat przed krzyżem ustawionym na krakowskim przedmieściu, krzyże z puszek po piwie, pluszowe misie na krzyżach, naigrywanie się z męki pańskiej. No przecież od tego czasu minęło 10 lat, prawda? Minęło ileś set milionów kliknięć na Instagramie, na Messengerach, na WhatsAppach, bo teraz dowiaduje się, że Facebook to już tylko, cytuję, dla staruchów jest, więc tam się młodzież w tych bańkach informacyjnych, bańkach, chmurach informacyjnych się porusza. I tego trzeba mieć świadomość, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że mamy to, na czym mamy jeszcze na czym budować, prawda? I to jest też jakiś znak nadziei. Tak ktoś mógłby powiedzieć z takim smutkiem, no, że ileż przecież dziesiątek tysięcy ludzi wyszło protestować za aborcją, ile uczestniczyło w czarnych marszach i jaka grupa, no niestety, wydaje się mniejsza, stawała w obronie kościołów. No ale z drugiej strony przecież historia jest nauczycielką życia i iluż było apostołów kontra całe wielkie pogańskie imperium, no a jednak ta garstka apostołów zwyciężyła. No tak, to tak zawsze jest w historii, że mamy do czynienia z tak zwaną milczącą większością, albo używając terminologii z czasów rewolucji francuskiej, z bagnem, prawda? Znaczy część ludzi, no, na zasadzie, że ja się do tego nie mieszam, ja nie jestem tutejszy, więc co mnie tam obchodzi? I tego typu motywacje. Zresztą zwróćmy uwagę, no bo przecież mamy szczególny czas pandemii. Przypomnijmy sobie, jak to było na początku, wiosną tego roku, gdzie jeszcze pojawiały się takie pytania. Ja też się na łamach PCH24 zastanawiałem, czy ta zaraza kogoś nauczy czegoś, czy skłoni do nawrócenia, prawda? No i ośmieliłem się napisać właśnie na łamach portalu PCH24, że będzie tak samo, tylko bardziej. No i mamy to bardziej właśnie, nikogo to, mówię tak, w sytuacji pewnych zjawisk społecznych nie nawróciło, nie jesteśmy świadkami jakiejś fali nawróceń i pokuty, tym bardziej właśnie, że pasterze kościoła na czele z najwyższym pasterzem zarzekają się, że proszę nie traktować tego zarazy jako kary Bożej, prawda? To na pewno nie jest kara Boża. Jesteśmy niepewni co do wielu innych rzeczy, ale akurat w tej kwestii jesteśmy bardzo pewni, że to z pewnością nie jest kara Boża. No więc takiego wielkiego nawrócenia nie było. Oczywiście pewne jednostki z pewnością to było dla nich okazja do przemyślenia, do refleksji. Natomiast, no jak widzieliśmy w ostatnich dniach, raczej nie. Oczywiście trzeba też oddzielić w tych tłumach tych aktywistów zawodowych, zadymiarzy finansowanych przez rodzimych i zagranicznych obrońców tak zwanego otwartego społeczeństwa, a tych, którzy no, przyłączyli się na zasadzie, bo koleżanka albo dziewczyna na to idzie, więc nie wypada, żebym ja nie poszedł, nie poszła, więc to też tak zwane stado niezależnych umysłów tutaj dreptało, tak jak te szczurołapy z Hamel w wersji współczesnej nakazały. Odnosząc się, panie profesorze, też jeszcze do tekstu, o którym tutaj już troszkę wspomnieliśmy, o polskiej cywilizacji, ale także jej wrogach. No, o tych wrogach już troszeczkę powiedzieliśmy.
Także o tych teoretycznie sojusznikach czy reprezentantach tejże cywilizacji, którzy nie do końca stają w jej obronie, czy zachowują się tak, jakbyśmy mogli tego oczekiwać. Mówiliśmy też o tych, którzy zachowują się właściwie, a jeśli byśmy jeszcze mogli troszeczkę też na kanwie tego tekstu jakoś tak podsumować aktualną sytuację, ale tak nie tyle tych wydarzeń z ostatnich dni, tylko kondycję cywilizacyjną Polski, tak punkt po punkcie. Co stanowi elementy cywilizacji łacińskiej i jak to wygląda dzisiaj? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to powrócę do tego, co już mówiłem tutaj wcześniej. Najistotniejsza jest odpowiedź na pytanie o kondycję duchową, intelektualną naszego kościoła, kościoła w Polsce, jak to jest z wiarą i rozumem. Bo jeżeli prawdą jest, jak dochodzą mnie słuchy z Poznania, że wśród sygnatariuszy protestu przeciwko na przykład panu profesorowi Jackowi Kowalskiemu, znanemu także Bardowi, podpisał się, uwaga, uwaga, samorząd Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jeżeli to jest prawdą, no to mamy przyczynek do zjawiska pod tytułem, no właśnie, poważny kryzys, kryzys w Kościele. W tym przypadku intelektualny, ale i duchowy. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli pamiętamy, uświadomimy sobie to, co dzieje się na przykład na Kulu, gdy chodzi chociażby o postawę księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, no to mamy tutaj takie przykłady właśnie zatrważającego kryzysu czy zjawisk kryzysowych. Więc pytanie o cywilizację łacińską to jest u źródła pytanie o kondycję duchową, intelektualną naszego kościoła. Po drugie, no, cywilizacja łacińska w typologii profesora Konecznego to jest przede wszystkim prymat etyki nad polityką. I rzeczywiście, jeżeli to kryterium przyłożymy do tego, co się dzieje obecnie, no, rzeczywiście te kryterium etyczne, mówimy teraz o obronie życia, jest tutaj z oporami, z wielkimi bólami i z dużą dozą też oportunizmu, ale jednak przebija się. Stąd też taka furiacka reakcja różnych rewolucyjnych organizacji. Dalej kwestia, no właśnie, żywotności społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej, żeby uniknąć tej, jak mówił Koneczny, jednostajności charakterystycznej na przykład dla cywilizacji bizantyjskiej. I tutaj rzeczywiście mamy przejawy tej aktywności społeczeństwa obywatelskiego, wiernego właśnie temu prymatowi etyki nad życiem politycznym. Rozmawiamy na kanale PCH TV, które jest jednym z, można powiedzieć, jest emanacją takiego przedsięwzięcia duchowego, intelektualnego, które rozpoczęło się przecież dawno, dawno temu wraz z powstaniem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. I to jest właśnie przykład tej aktywności tego społeczeństwa obywatelskiego. Przecież jeszcze wcześniej takim fenomenem i ciągle istniejącym oczywiście jest Rodzina Radia Maryja, prawda? I wszyscy, którzy pamiętam na początku lat 90. na łamach gazety, której Nie jest wszystko jedno, tak wiele mówili o społeczeństwie obywatelskim, nagle jak powstały właśnie takie środowiska, o których mówiłem przed chwilą, nagle nas zabiły dzwon trwogi, że to z kolei jest groźne dla demokracji, prawda? Ale to jest właśnie też przejaw tej żywotności, tej cywilizacji, czy wzorca cywilizacji łacińskiej, prawda? No i kwestia rodziny. No i tutaj mamy do czynienia rzeczywiście ze zjawiskami naprawdę niepokojącymi. Ta duża ilość rozbitych małżeństw, czy właśnie rozwodów jest, no, sprawia, że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z potężnym zjawiskiem kryzysowym, chociaż jeszcze nie ma takiego uderzenia wprost w rodzinę, w sensie legislacyjnym, jak właśnie zapisanie w prawie stanowionym redefinicji małżeństwa, to znaczy poprzez legalizację tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Więc pod tym względem rzeczywiście tutaj
jeszcze ten bastion normalnego bytowania narodu, mówiąc językiem prymasa tysiąclecia, jest utrzymany. No więc, tak jak mówię, na tle tego, co jest wokół nas, jest, inaczej mówiąc, nie jest tak źle, czy nie jest tak tragicznie, ale no, nie możemy patrzeć tylko w dół, trzeba patrzeć w górę, prawda? No, w rozwoju życia duchowego, w każdej innej ważnej dziedzinie życia człowieka nie ma przystanków, jest albo do góry ruch, albo w dół, nie ma tutaj stanu pośredniego, więc jeżeli ktoś myśli, że zostańmy na tym, co mamy, to się grubo myli, więc albo będzie ruch w górę, to znaczy ruch w kierunku rzeczywistego odzyskiwania tego, co zostało utracone, albo dalszy zjazd w kierunku jakiejś degrengolady. Myślę, że też te ostatnie słowa pana profesora można by zacytować wszystkim zwolennikom kompromisu aborcyjnego, którzy mówią, że oj, jak coś zmienimy, to potem przyjdzie lewica i zrobi w drugą stronę, wprowadzi aborcję na życzenie. Jeśli nie prowadzi się działań w dobrą stronę, to sytuacja obróci się właśnie przeciwko i stanie się rzecz fatalna. No tak, bo zresztą to ja pisałem w tekście, chyba jeszcze nie opublikowanym na portalu PCA24, że skąd taka furia tych ataków? Ano dlatego, że ta żaba była podgrzewana na wolnym ogniu i wszystko dobrze szło do momentu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i teraz rewolucyjna lewica nie mogła nie zareagować, czyli podkręciła ten kurek z gazem. No i żaba zaczęła wierzgać. To znaczy, krótko mówiąc, można używając w pewnym sensie języka militarnego, to było uderzenie wyprzedzające, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo z pewnością plany lewicy i tak zwanych rozsądnych polityków były takie, żeby zalegalizować aborcję, tak zwaną aborcję na życzenie. I teraz oni muszą bronić tak zwanego kompromisu teraz i stąd te furiackie ataki. No, a propos kompromisu, to mi się przypomina przypominają słowa Gilberta Chestertona, który napisał że odnośnie zwolenników kompromisu, że zwolennicy kompromisu, jak wejdą do pubu i dostaną letnie piwo, to jakoś nie będą wtedy zwolennikami kompromisu, że letnie piwo jest czymś pomiędzy gorącym a zimnym piwem. Więc no to oczywiście jest taka typowa dla Chestertona ilustracja tego właśnie, tego zakłamania w tym przypadku, tej postawy kompromisowej. No bo to jak pisał, czy mówił pan profesor Skrzydlewski w innym miejscu, że nie może być kompromisu między życiem a śmiercią. Tak, nie ma stanu pośredniego tutaj. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę. Serdecznie jeszcze raz Bóg zapłać, a Państwa, naszych widzów, zachęcam do wspierania naszego portalu, naszych mediów. Wszystkie informacje odnajdziecie Państwo pod tym filmem. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Dziękuję z Bogiem.